Witam serdecznie. Dzisiaj dla odmiany zagramy sobie w Diablo 3, która niesamowicie mnie ściągnęła i naprawdę jest rewelacyjna. Zacząłem właśnie teraz, przed chwilą dosłownie, znaczy nie przed chwilą, ale jestem na samym początku gry, jak gdyby zaczynam ją od początku, z tym, że na poziomie koszmar. Także zaczynam to samo od nowa, z tym, że na trudniejszym poziomie. Każdą postacią przeszedłem już do końca grę. Także teraz będę chciał każdą z nich przejść poziom koszmar. Leah, is it? I... Rumford said that you survived the Fallen Star's impact. I did, but it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but watch out! The wounded are turning. I później będę chciał. The dead will overwhelm us all unless something is done. Then I shall put an end to them and secure your town. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. I później przejść oczywiście wszystko na Helu. Nie wiem, czy na Helu mi się uda przejść samemu. Także być może będzie tak, że. Coś mam, no ja nie. Może będzie tak, że będę musiał tutaj prosić kolegów, innych moich znajomych, żebyśmy razem powalczyli. No dobra. What can I do to help fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Co my tu mamy? Only I survived. Don't worry, I will avenge their deaths. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting at the horrors. They're attacking the barricades. Jedziemy z kopcem. Okej. Dobra, muszę sobie przypomnieć, bo do tej pory grałem z Zardem. Muszę sobie przypomnieć, co ja tu mam. Dobra, mam pajączka, to wiem. To jest dodatkowa taka wieżyczka, jak gdyby. I tu co mamy? Mamy, dobra, okej. Aj, nie to chciałem się zobaczyć, jaki to jest. Dobra, czyli okej. To weźmy sobie to, to może być lepsze. Okej, idziemy dalej. They are given 3 days food and water, then banished. How odd. In the order, they are just executed. Ha ha ha. To jest dobre. Na koszmarze niestety oni są bardziej twardzi. Także tutaj trzeba troszkę się bardziej pomęczyć. To jest fajne. To jest dobrze. Mamuśki mam to zabijać, no to zabijmy je. Niebieskie ikonki oczywiście lubię bardzo, bo one są, że tak powiem, tylko wartościowe. Reszta to jest jeszcze śmieć. To mamy złota, nigdy nie za wiele. Także to jak najbardziej. No i gdzie się mamuśki pochowały? Właśnie mi się to nie podobają. Coś tutaj sobie zmienić, mi się wydaje. Zrobimy je na to, jak się nie mylę, na troszkę wolniej latały i to będzie w tym poziomie najlepsze, mi się wydaje. No dobra, niech tutaj
Bardziej skurczybycy. I can no longer deny the true nature of the evil that rises from the depths of the cathedral. It is almost while exploring a cave with hopes of finding hidden treasure. To jest Kane, czyli to jest gościu, którego generalnie mam znaleźć i przeprowadzić do Lee. Spadająca gwiazda po prostu przypieprzyła w katedrę. No i gdzieś tam podziemie wywchała. Nie wiadomo wcale, czy on żyje, no ale wszyscy mają nadzieję, no i pokładają nadzieję w tym, że ja my jak gdyby tym im pomogę. Dobra. Okej. Okay. W beczkach czasem coś fajnego jest, tam czasem warto strzelić i zobaczyć. No dobra, ale gdzie są? No widzicie teraz latające zatrute i wolniej troszkę te tarcze. Co w tym przypadku bardziej mi się podoba. Old Tristram, Diablo's evil still lingers here. This village surrendered to evil. Ładnie, wolniutko sobie przez każdego przelecę, także. Dawaj. Wow! Bloody hell! Właśnie, na koszmarze takie już kolorowe podporki potrafią dopieprzyć. Trzeba z nimi uważać. Teraz nie jest źle, ale pewnie z czasem życie. Oczywiście tego zawsze nie za dużo. Dobrze, dochodzi do Tristram i porozmawiajmy z tym. She won't give up on the idea of rescuing her uncle. Nor should she. But I will help her find him. Że właśnie ja mam go znaleźć. Come, let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. No to chodźmy. Ruins. Here, let me open the gate. No to już otwieraj. Otwieraj. Adria was my mother, but I don't know much about her. If she died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. What of your father? I'm told he was a great warrior. He was lost when Tristram fell to the demons. No to idziemy. I szukamy. Look! Klucza. Follow me. Your mother had her secrets. People said she was a witch, but I never believed it. No, zamroziła mnie małpa jedna. Need more time. Trzeba sobie radzić. Okej. Czasem trzeba uciekać, niestety. Jak mówię, na koszmarze już nie ma przed... Kuźwa mać. Nie ma, zmiłuj się. Dobrze. Okej. Przepraszam. Here's the key and my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will go. Stay here and learn what you can. Właśnie. Thank you. You're welcome. Okay. Stają z podziemi skurczybyki. Dobra, trochę strzały im puścimy. Bo się rozpędzili za bardzo. I need more discipline. Okay. Padne widoczki, wisielce, te sprawy. Not enough discipline. Też postrzelam, żeby sobie skilla podwyższyć, prawda?
Dobra. Trochę strzał z nieba. Wypal lotek. No. I jest dobrze. Jeszcze. To są kurwa. No dobrze. Lecimy. Nagłówkę im trochę spuścimy. Przepraszam. Kupiłem sobie troszkę piwka, że się wbija. Wybaczcie proszę. Ten też trochę wybał. Ich ogłuszyć. Dobra. Jedziemy z papą. Tych nie lubię. One pękają i wypuszczają jakieś świry do siebie. No ale co zrobić? I z nimi trzeba walczyć. No. Zatrute. Dobra, zatrute to oczywiście też nie wyrzuty. Lotek. A, ale tam się nie chce iść, powiem szczerze. No i... Nie ma nikogo, to nie będę nic na głowę nie spuszczał, nie? Wow, 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 wow. Ale mnie od tyłu zaszło, zamknę. Gdzie to spadnie? A, to może nie da. No dobrze. Nawet nieźle nam idzie, powiem. Szczerze. No weź, no. Nie rób jaj. Wow, wow, wow. Znowu te grubasy idą. Nienawidzę ich. O, mało to by sobie na głowę nie spuścił. No tego nie chcemy, prawda? Kolejne france. Dobra, weźmy sobie trochę życia, bo... Czasem ta gra przycina, ale przycina wtedy, kiedy jest problem z połączeniem. Wiecie co, to się mi się tutaj nie podoba. Co my tu mamy? Mhm. Zobaczmy. Nie pamiętam już gdzie, bo to Wizardem grałem, nie Wizardem, tylko właśnie Hunterem grałem dość tak bardziej na początku, jako jeden z pierwszych, zaraz po Barbianie. Także nie pamiętam dokładnie o co tu biegało. Muszę sobie przypomnieć co było najlepsze. Gdzie mi tutaj uciekasz? Ten ma dobre itemki, także tego trzeba dorwać. No dalej, gościu, nie rób mi jaj. Ja muszę go mieć. Za wszelką cenę. Może nie cenę życia, ale... Dobra. Dobra, mamy go. Warto było ryzykować? Mam nadzieję, bo jeżeli nie, to się zdenerwuję. No nie, żadnej żółtej jedynki. To jadostwo zaraz wrzucimy. To nic nie jest warte. Co tu mamy? Nie, no to jest akurat kiepskie. To też. To też. Attack speed. No dobra. Powiem tak. Chodźmy dalej. Książkę zawsze warto przeczytać. Co tam jeszcze zostało? Wow. Super,
Super, to mi się podoba. Lecimy z koksem. To pajączek 6. Co się odpierdalasz? Nie wolno tam. Wszyscy tutaj kurczę. Dzielnie walczymy. A ty takie jaja robisz? Sweet revenge! Tak jest. Co w skrzyneczce? No proszę. Wieskie warto wziąć. Dobrze, idziemy dalej. Cofniemy się na wszelki wypadek, bo te małpy mogą gdzieś tam... Okej. Jeszcze kilka im puścimy. Dobra. Było to zawsze, jak mówiłem, potrzebne. Poza tym kasa nie śmierdzi. I trzeba je zabierać. Czekajcie, czekajcie. Co ja sobie tu wziąłem? Żebym ja... Dobra, okej. Dobrze. Czyli to jest przydatna rzecz. No, powiem, tak się wziął w końcu do roboty. Bo już myślałem, że wziął sobie wolne. No i dobra. Dziadek stary, ale jary. The power of the fallen star awakened me. And soon, all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones! Oczywiście ja muszę, kurczę, go uratować, tak? No, to już by inny. Tylko ja jestem ten. Hey, I'm here to rescue you! Back to your grave! Taką ścieżkę to ja lubię. O, takich nie lubię. Cholera, jasne. Z takim to raczej tutaj z daleka trzeba dealować. O nie, facet, chłopie, tutaj nie mów, że nie masz... Że masz za mało, bo ja tutaj, kurczę, wiesz... Teraz zginąć mogę, nie? Jakiś szkielet, no. Bardzo mi się to podoba. Dobra, tego nie bierzemy. No i jedziemy. Thank you, but why did you risk yourself for me? Leah asked for my aid. She will be relieved to see you again. Tak, dla pieniędzy, a nie dla idei. I fear the worst. I learned of this secret passage through old maps I found. Ja bardzo się cieszę. We must discuss the fallen star. Follow me. I will follow you. I promised Leah that I would save her uncle, Deckard Cain. When I found him, he was facing the Skeleton King. And now this abomination blocks my path to the fallen star. Okay. To idziemy do Lee. Uncle, you're alive! Thanks to you and your friend here. I have but one request. Dobra, może tylko sobie słuchać. Ja już to słyszałem kilka razy. To sobie zostawimy dla mojego wizarda. That is impossible. No oczywiście, że impossible. To sprzedamy. To też nam się nie przyda.
O, o. To może być ciekawe. Dobra. To też. To nie. To nie. To nie i to nie. Dobrze, w takim razie. Zaraz z tobą pogadam, dziadku. Tutaj mamy 40. Dobrze, to nam jeszcze schowamy sobie. To damy i teraz co tak? Co nam daje to do... To nie. Czyżby aż takiego powera miało? No, no, no. Dobra. No, zrobimy w ten sposób. Okej. Okay. A to damy do skrzyneczki. I to też damy do skrzyneczki. I tu mamy jakieś kartki. Okej. Okay. To jest tu. Później się z tym rozprawimy. To dziadostwo. Dobra. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. A tragic story, but I cannot reach the Fallen Star until I face him. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Heydrich. He knows of its whereabouts. No dobrze, to idziemy szukać... Kowala. Oczywiście ci już tutaj ploty. Deckard Cain said you could help me find the crown of Leoric. Not now. It's my wife. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down. But how can I kill my own wife? Sometimes death is the only mercy we have left. I will help you. Thank you. Szkocki akcent ma gościu, znaczy ten cały kowal. Bardzo szkocki. Postaram się powstrzymać tego komentarzy, jeżeli coś mówią, żebyście coś z tego też mieli i widzieli. Ale sieka. Fajna jest ta kusza. Nie, no bliska to my nie będziemy walczyć z kuszą, raczej. Trzeba raczej stanąć. Love is the surest road to a tragic end. No, dość szybko za mną pójdzie z nią. Nie spodziewałem się. I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Heydrig Eamon. There is one favor I must ask of you. Do you know where Leoric's crown is? I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Dobrze, powiem mu, jak go zobaczę. No to idziemy szukać cmentarza. Musimy otworzyć tą bramę. I teraz tu się zaczną nieprzyjemne, szybkie sporki. Te są jeszcze spoko, bo to są zwykłe. Ale są takie niebieskie. Przepraszam. One są strasznie upierdliwe. Musimy tam co żyga tymi. Dobra, weźmiemy sobie tutaj troszkę życia. Okej, powiedziałem troszkę, nie chcę tyle.
more distant. Użyjemy tego. Mała jakaś franta kolorowa. Ale mała sery. Strasznie nowoczesna. Fucking hell. Dawaj tutaj życie. Dobra, trochę trzeba ich pozabijać. Na szczęście jest masa życia. Dobra. Okej. No pierdliwa. Tam jeszcze jakieś kurna kutafony kolorowe stoją. To nie czekaj za długo, kolego, bo kurna mać. Nie tutaj, wiesz. Załatwią. No, amen. Dobra, mamy życia sporo, także możemy się tłuc. Jak co to spierdzielimy. I już. Nie dodałem, że mam Templara, który mi pomaga. Bardzo przydatna opcja. Teraz muszę zobaczyć, czemu tam jeszcze nie ma żadnych opcji chyba, które mogłyby mi pomagać. O, złotka mamy troszkę. Dobrze. Bardzo dobrze. O. Proszę. O, dostaliśmy nagle 25% ekstra doświadczenia. Czemu nie? Wypadł. Nie wiem. Sieczka nie zdała czasu. Sieczka jest czasem niezła, naprawdę. No, już dobrze mnie słychać, bo tutaj dość głośno. Słychać, jak oni się napierdzielają, znaczy jak ja się z nimi napierdzielam. Mam nadzieję, że mój głos przez mikrofon będzie dobrze słychać. Ale zobaczymy. Nie lubię tych grubasów, a zwłaszcza tych kolorowych. Wypadł mnie tutaj. No tak, jeszcze mi tych tu brakowało. A gdzie jest całe moje życie, które tu leżało i czekało na mnie? Nagle kurwa co, spierdoliło? Dobra, muszę trochę się pożywić tutaj, bo zaraz mnie te grube świnie załatwią. No. Ten taran działa, proszę. No jest tam trochę życia w razie czego. To sobie w kółko pobiegamy i pomęczymy go, tak? Tak jak to niektórzy mają w ringach na przykład w zwyczaju. Jak są cięcy, to uciekają. To uciekają. Żeby zmęczyć przeciwnika, nie? To jest jakaś taktyka, no. To będę go nie gadać. No i pękła świnia. No dobrze. Page sobie weźmiemy resztę. Ile tego złota? Nie, oleję to. Zawsze unikać bezpośredniego kontaktu z nim. Na normalnym levelu to był dawno pęk. Ale oczywiście na tym. No, no dobra.
na koszmarze już nie tak łatwo zmienimy. Także w takich postaciach jak Wizard czy właśnie Hunter musi się bardzo, bardzo ostrożnie dobierać sobie, jak gracie skille. Dobierzecie źle i do każdej, praktycznie do każdego, znaczy tutaj przeciwnika jest inny skill. Ja mówię o tych już głównych przeciwnikach. Także później to zobaczycie, mam nadzieję, ponagrywam troszkę tych filmików z Diablo. Zobaczycie, o co mi chodzi. Że właśnie ci jak Azmadan, czy Magda, czy kto inny, po prostu musicie sobie inne skille dobierać, żeby danego przeciwnika załatwić. Dobrze, co mi tu wpadło ciekawego? To oczywiście nie, to nie. Nie, no łuku nie będę brał, bo to jest 73. Co to mam, inteligencja? Nie, to ten, co ja mam, jest lepszy. No dobrze. O, tam stoją te szybkie. No właśnie, no ja się właśnie boję. Nie tych, tylko tych niebieskich. Jak już przyjdą, to niebieskie. No są strasznie szybkie. Cholery. I strasznie wytrzymałe. Uuu, nie, to grubasy. Uła. No te są, powiem, że... No, no, to tak za długo nie czekaj, dobra? Bo kurka wodna... Może być problem, kolego. Biegamy sobie znowu w kółko. No, co mi zostało? Cholera, i murkiem zagrodzili te. Dobra, jeden tank. No dalej, uciekaj, gościu. Co ty mnie tutaj... Dobra, dobra. Przepraszam. Jeszcze drżownicę. No dobrze. Nie było tak źle. Nie było tak źle. Ja muszę zobaczyć kilka różnych rzeczy, jak byłem na wiosce. Templarowi nie wybrałem broni lepszej. Ale to jest dwuręczna i to nie dla mnie zresztą. Ale jakiś tam itemek do sprzedania będzie. Dawaj. Amulet. Te są cienkie akurat. Tych się nie ma co bać. Mamy cmentarz. Dobrze, bardzo dobrze. Ale jest różnica. Wiecie co, ja chciałem zobaczyć, czy mi się bardziej to nie będzie opłaciło, gdybym ja przykładowo nie ładował tego tutaj, zamiast tej, prawda?
speeda będę miała większego i być może to mi się bardziej, przepraszam, opłaci. To może być to. We szybkości może być siła. Dobra, idźmy tam, gdzie mamy iść. Bo mi się to jest raz film przedłuży i wyjdzie z tego strasznie długie, nudne przedstawienie. Tego nie chcemy. No dobrze. I teraz, gdzie to wejście jest? O kurde. Kurwa jakiś. Fucking hell! Zabił mnie, ja pierdolę. Jak to się stało? Chwila nieuwagi i kurwa jest po mnie, no. O tym mówię, o tym właśnie cały czas mówię. Dobra, nie ma co pierdolę. Muszę nie dzielić, tylko trzeba działać. Paniaczek. No, nie bądź taki do przodu. Nie bądź taki do przodu. Dobra, gdzie tam? Tam jest wejście. Dobrze. To idziemy tutaj po koronę. I pewnie to będzie koniec naszej dzisiejszej przygody, jak mi się zdaje, bo to... O, dobra. Na razie nie ma co. Dobrze. Dalej, 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 dalej. Może jakieś niebieskie. Dobra, trzeba spierdzielać dalej trochę. Znowu ta gruba świnia biegnie, no. O, ja cholera. O, Holender. Się łańcuchami w France połączyły i myślą, że kurwa wszystko im wolno. Dobra, koniec tego, bo wkurzacie mnie, no. Złotko, złotko. Bokiem, żeby nam zostało to w razie czego, jak nas już będą gdzieś tam gonić. Jest zdesperowany. No jeszcze musiała wyleźć małpa z tego. Z trumny. No dobra. Dobra. Mamy to. Dobra, o jest. Okej. Idziemy dalej. Bardzo ładnie. Wow. O kurde, znowu jakiś. Fucking hell. Powiem tak. No właśnie. No gin, 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 gin. Kolego. Dobra. Łotka nie potrzebuję, bo nie lubię. A te stony rośnie. Z ziemi, kurde. No, co tutaj mamy? Tu mamy reklamy. Wiecie co? Ja muszę zobaczyć, co ten tel...
this pomp and grandeur for what? A sinful... Zobaczymy, co tu możemy mu dać. No, no nie bardzo możemy cokolwiek mu dać. And tutaj mamy tak, 44 vitality. Ale to może być dobre. To wypad, to wypad. No dobra, nic na razie dla Templara nie mamy lepszego. Musi zadowolić się tym, co ma. No, chyba jednak było lepiej, jak miałem dwie pukawki, niż jedną, a szybszą. Okej, okay, level 2, o to chodzi. Nie będzie... No, dobre, masz chwilę, to dobrze. Pierwszy razem trafiłem na odpowiednią kryptę, słuchajcie, w szoku jestem. Zazwyczaj zajmowało mi to kuźwa mać. O właśnie. Zazwyczaj zajmowało mi to. Trochę więcej czasu. To Francja. Nie ma co tutaj się... Bohatera z siebie robić. Chyba kuźwa. No, dobra. Co my tu mamy? Okej. Okay. Checkpoint. Zachodźmy po koronkę. A co wy śpicie? A to są te Francuzi, co odrażają. Dobra. Ukończyć wszystkich. No i teraz, jak zabierzemy koronkę, pewnie jakiś znowu. I will not allow you to bring that monster Leoric back to this world. Co ty nie powiesz? Cienki jestem. Cienki w uszach. Dobra. Ruby, 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 ruby. Oczywiście. Bardzo ładnie. Czyli teraz mam się teleportować do Tristam. I porozmawiać z Kowalem. Truth be told, I didn't think you'd make it back alive. A no i widzisz? Needs repair. Jestem debeściak. No problem. No problem. It's good to work again. Yeah. Dobra. Słuchajcie. Was placed upon the Black King's head. I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. Then we are allies. Each weapon you forge for me shall serve to purify these lands. Okej. Okay. Dobra, także słuchajcie, to chyba byłoby na tyle na dzisiaj. Myślę, że to jest dość długi odcinek, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się nagrać drugi niebawem. Kontynuację tego. Mówię, gra jest bardzo wciągająca, bardzo mi się podoba. Ja wam dziękuję za uwagę i za to, że mnie oglądacie. Nie zapomnijcie subskrybować, proszę o to bardzo. Proszę o łapki w górę również. One z pewnością pomagają jak gdyby mojemu kanałowi no, rozprzestrzeniać się i zdobywać nowych subskryberów. Także, jeżeli wam się podoba, proszę o łapki w górę. I do następnego razu. Pozdrawiam, na razie.